Ja się urodziłem w 1916, 11 listopada 1916 roku. Tak. To miejscowość jest Wącewo, koło Warszawy. To jest niedaleko. No, takim miastem większym jest Ostrów Mazowiecka. I to jest na szlaku od Wyszkowa do Warszawy. Właśnie ta droga numer 8, jak ktoś jedzie do Moskwy. Da. I chodziłem do szkoły, a potem chodziłem do gimnazjum. Tak. Gimnazjum tak samo skończyłem. No i wstąpiłem do podchorążówki, do Dęblina. Tam z Dęblina wyszło kilku moich kolegów, którzy zasłużyli się w Polsce i w Anglii. Naprawdę w 100%. Bo myśmy mieli już dobrze wyszkolonych pilotów ze względu na to, że po upadku Polski polskie lotnictwo przedostało się do Francji, do Bron, właśnie tego Lyonu. I tam się stworzyło polskie lotnictwo. Ale ze względu na to, że ten okres wojny był bardzo krótki, więc oczywiście lotnictwo, częściowo niektórzy już zaczęli przechodzić do Anglii. Tak, tak. Do Anglii nie było łatwo, ale dużo nas dostało się do Rosji. To ja też między nimi byłem w więzieniu i potem byłem w łagerach, w Korzwie. To właściwie tam warunki były naprawdę zastraszające. Tam nie było dnia, żeby ktoś oczywiście nie upadł śmiercią, bo norma była naprawdę straszna, ale to była Syberia, bo Syberia już zaczyna się od gór uralskich, bo tam na zachód właśnie już jest Europa, a za górami tymi liczy się geograficznie jako już Syberia. I tam te warunki pracy były straszliwe. I tysiące ludzi zmarło, nie tylko z lotnictwa, ale z marynarki, z armii. I w końcu doszło do tego, że myśmy, ci, którzy zaryzykowali, żeby jeszcze przedostać się do Rumunii, to wybraliśmy drogę, bo jednostka już była, nasza eskadra ćwiczebna pilotażu była już rozwiązana. Już dowódca powiedział, że słuchajcie, całą tą szkołą nie możemy iść. Musimy się podzielić na małe grupy. Na małe grupy będą mieli lepszą okazję przedostać się do Rumunii. Tam chodziło tylko o to, żeby przedostać się przez rzekę Prut, która rozdzielała Rumunię i tam właśnie na tym moście. Ale co myśmy zrobili, że ta cała nasza eskadra numer 2 pilotażu podzieliliśmy się na grupy, żeby było nam łatwiej przechodzić. I nieszczęśliwie dostaliśmy się do Rosji. Tak. I to tak nad rankiem, bośmy w nocy szli, u nas było 6, tak. I nagle oczywiście patrol rosyjska nas zaresztowała. Ze względu na to, że to było w Polsce, że Polskę już ruskie podzielili, no to powiedzieli nam, że myśmy przestupali granicę
polsko. I to w Polsce granice sobie zrobili. I już 300-400 metrów to już była taka zona już zamknięta po stronie niemieckiej i teraz ani tu, ani tam. No to poddaliśmy się tym ruskim, ale takie jeszcze były okazje, że ten cały strzałek, ten wartownik, który nas ostrzegł, to było w nocy. Tak, ja do swojego kolegi, ja mówię, słuchaj, jego oczywiście zrobimy go na szaro, tak żeby go zlikwidować, bo on widać tam te różnie ma na tym tylko sznurku i tak biednie ubrany tym wojakiem, powijakami te niby miał pozawijane nogi, no i ale mój kolega mówi, słuchaj Janek, po co nam? Ja rozmawiałem z ich komendantem, nas jutro wypuszczą, tak. A jutro to po nas przyjechali te wojskowe samochody upancerzone i podzielili nas na szóstkę. Tak. Także z tych moich kolegów, którzy ich aresztowali Rosjanie, co przeszli Rosję, to bardzo mało, nikt prawie nie został. Tak. Takie warunki były straszne. Tam spanowała dysenteria i tyfus plamisty. Najgorsze to była dysenteria, bo jeżeli ktoś wypił coś, żeby żołądek zaspokoić, to za pół godziny to przez niego to przechodziło. Tak? Także warunki były nie do przemyślenia. W każdym razie ja byłem przydzielony wtedy do tej brygady takiej, która wycinała drzewa. Ale te drzewo musieliśmy mierzyć i one były zapisywane, ile w tym dniu oczywiście tego drzewa zostało ścięte i pokrzyżowane i ustawiony taki sztabel o 1,20 m. Oni te takie klocki, świerki w ogóle, ich płotniki, oni są takie stolarze, to obcinali i one szły na podkłady do kolei, bo tam ta kolej była budowana w tym czasie od Kożwy aż do Moskwy. Tak. Także tak się zakończyło, że inne grupy, które próbowały przedostać się tutaj do Anglii, no to ci byli jeszcze zmobilizowani i eskadry łącznikowe przedostawały się też z Francji do Anglii, tak? Ale bardzo mało, którzy jeszcze do Anglii dotarli. Dużo jeszcze było w lotnictwie, także te dywizjony, które były sformowane we Francji, koledzy mieli szansę przedostać się do Anglii. I w Anglii oczywiście już to normalnie, kiedy kto przyszedł i już nas rejestrowali jako uchodźcy, tak. Ale nikt nie znał ich przeszłości i tak dalej. Przeważnie, jeżeli chodzi o nas, o lotników, to było dużo pilotów zaawansowanych, tak. A w tym czasie, podczas wojny, to Francja potrzebowała, nie tylko Francja, ale Anglia potrzebowała pilotów już poprzeszkolonych. Ja już pod chorążówce byłem blisko 2 lata. To już ten podstawowy kurs pilotażu
skończyłem i to nie wiem, nie w swym rezultacie. Tak. Także od razu zaczął się formować dywizjoni. Tak. A początek całej organizacji walki to był w Blackpool. I nie proszę sobie wyobrazić, że z tych dywizjonów, a tu w Blackpool zostały stworzone dywizjony myśliwskie i dywizjony bombowe. Tak. Ale bardzo dużo było, mieli experience, tak zaawansowani myśmy byli. A Anglicy, to oni nie mieli przygotowania bojowego, tak jak Polacy mieli, bo już we Francji niektórzy koledzy strzelili na tych mirażach, już na te samoloty niemieckie. Także teraz Anglicy mieli problem, gdzie tę bazę założyć. Więc założyli tu w Blackpool. Blackpool i baza lotników, tu była 22 tysiące ludzi. Personel ziemi i personel latający. I to przeważnie koledzy, którzy byli zaawansowani. I jako mechanicy silnikowi, mechanik radiowy, mechanik oczywiście ten na konstrukcję i tak dalej. Także a przeszkolenia to były takie, że ten dowódca na początku, no to myślał, że no to Polacy, co tam język trudny i w ogóle, no to zdawało im się, że Polacy za czym polecą w powietrze, żeby się nauczyli latać w szyku. No to zaczęli niektórych pilotów uczyć na rowerach, jak się w powietrzu zachować. Ale po krótkim czasie, jak się dywizjony tylko sformowały, to już powstawały polskie dywizjony. I od razu my, Polacy, zastosowaliśmy nasze bojowe przepisy. Także do tego stopnia, że duże poprawki, jeżeli chodzi o lotnictwo myśliwskie, zostały wprowadzone do angielskiego lotnictwa. Taki tylko mogę pani powiedzieć prosty przykład, że Anglicy latali w trójkach i atakowali w trójkami, a ten kolega, który jest oczywiście z Łodzi, tam pomnik jego będzie budowany, zaraz mi się przypomni jego nazwisko, to w ogóle jak do akcji dywizjoni wchodziły, to co Anglicy to trójkami zaczęli atakować, czyli było zamieszanie. A poza tym, że tych oczywiście najsłabszych pilotów, którzy mieli doświadczenie tylko może 10-11 godzin, tak jak mój kolega Anders, to on był dowódcą 318 dywizjonu. No to on zobaczył, że nasze dywizjony były pomieszane razem z Anglikami. No i oni, jak się okazuje, to w walce to się nie nadaje do tego. Bo co oni robili, że żeby ubezpieczyć dywizjon, to takich słabych pilotów, którzy wylatali 10-11 godzin. Tak jak mój kolega opowiadał, Anders Tadzio, mówi, przysłali mi Anglika jednego, żeby go zapoznać bojowo, jak lata się i tak dalej. Pytam się go, ile masz wylatanych godzin strzelania na Spitfire'ze do ziemi. On mówi, bardzo mało. On mówi, a w powietrzu, mów nieprawdę. On mówi, skwadron leader, ja mam tylko 10 godzin.
To mojego kolega mówi, no co ja z tobą mam robić, tak? 10 godzin to ty ledwo, że się trzymasz na Spitfire'ze. To mówi, słuchaj, ja mam tu swoich kolegów i wyznaczę ci taki i taki numer, ty będziesz pod takim, bo takich trzech miał, jeden miał 11 i drugi 10 godzin. Co on tam mówił, po wieczu się ledwo trzymał, a nie żeby do ataku poszedł. No więc oczywiście ten kolega mówi do niego, słuchaj, to jesteś narażony na to, że cię zestrzelą, bo w takim zamieszaniu to ty będziesz faworytem Niemca i tak dalej. Ja tobie wyznaczam, że pod numerem takim i takim ty będziesz trzymał się jego tak jak on mówił, dosłownie, to muszę powiedzieć pani takie słowo, jak on użył, tak, to do tego Anglika. Mówi, słuchaj, ja ci wyznaczam 64 numer i trzymaj się jego w powietrzu jak zasrana koszula dziecka, tak powiada, bo inaczej to cię w pierwszym takim ataku będziesz oczywiście dead, tak, zestrzelony. No to oczywiście wylecieli akurat dywizjon na walkę i tych trzech wróciło razem, ale koledzy, którzy mieli zaawansowanie we Francji, w Polsce, to już znali. To mówi, no, mówi, więcej musiałem uważać na tych chłopaków, aniżeli, żeby zestrzelić Niemca, tak. Ale już poświęciliśmy się sobie. A poza tym jeszcze Anglicy wprowadzili, że ci piloci, którzy z tyłu będą ubezpieczać skadrony myśliwskie, to będą z tyłu lecieli. Powiedzmy, na dwa dywizjony będzie sześciu takich Spitfire'ów. No to sześciu takich Spitfire'ów, a Niemcy, ten Göring wiedział, że Anglicy mają takich Charlie, nazywali, jak myśmy nazywali Charlie, że on taki jeszcze niedoświadczony, bo chłopak, co on tam 10 godzin, to ledwo się oddał strzał do ziemi, do tarczy i to wszystko. Tak, także wylecieli raz, drugi raz i tych chłopaków tam zestrzelili Niemcy, bo Niemcy wiedzieli, że najsłabszych pilotów to oni uzupełniają skadrony bojowe. To od razu ten nasz dowódca powiada, nie, my do Wilsona, do dowódcy stacji tej Nordholt, mówi, słuchaj, to ja muszę zmienić to. Nie wolno, bo to szkoda chłopaków, oni dopiero się uczą jeszcze i tak dalej. Mówi, lecimy i ja lecę tak pod swoim dowództwem. I jak wystartowali, to od razu powiedział, słuchajcie chłopaki, mówi, każdy walczy dla siebie, tak. Tam nie ma w trójkach czy z tyłu, a z tyłu mówi, to ja dam, mówi, pięciu najlepszych pilotów z Battle of Britain, z Polski i z Francji. I mówi, zobaczymy, co oni to pokażą, tak. No jak wylecieli, no ci Niemcy już się nastawili, że będą zestrzeliwać tych młodych chłopaków. A tymczasem, jak weszli do walki i się spotkali z asami polskimi, tak, i wtedy oczywiście Anglicy zrozumieli, że taktyka jest polska znacznie lepsza i że zamiast trójku, że ja bronię lewostronnego, a prawostronny prawego, to już w Polsce to było zlikwidowane, że jak wchodzili
dywizjon wchodził do walki, to wchodził tylko, każdy brał odpowiedzialność za siebie. Był zastrzelony i to była twoja oczywiście wada. Także do tego stopnia, że w każdym samolocie myśliwskim, czy potem bombowym, to były te kamery, aparaty fotograficzne. Teraz jak ja strzelam do nieprzyjaciela, żebym udowodnił, że ja go zestrzeliłem, to były kamery. I jak nacisnąłem ten trigger od maszynowego karabinu, no to od razu fotografia była. I wtedy z sekcji fotograficznej oczywiście ten szef fotografii, była sekcja fotografii, brał od razu te taśmy i już wieczorem już dowództwo wiedziało, jakie szkody dywizjoni robiły i w ogóle. Także, a poza tym jeszcze tak samo dużo się nauczyli jeszcze technicznych, bo im się zdawało, że lotnictwo polskie to jest takie, no nie wiadomo jakie, bo język trudny i w ogóle, a w rzeczywistości to myśmy od samego początku wnieśli technikę radiową, technikę oczywiście nawigacji, astronawigacja w ogóle i najnowocześniejszy sprzęt, jaki tylko wchodził w grę, to zawsze otrzymywaliśmy, nasze dywizjony otrzymywały nie tylko od Anglików, ale z Ameryki. Amerykanie przysyłali. Także nasze dowództwo dużo zmian robiło. Tak. Ja pamiętam taki mój wypadek. Ten Wilson, to był dowódcą Nordhol. Nordhol to jest to lotnisko przy lotnisku Nordhol. I tam jest polski pomnik wybudowany. Taka duża kopuła, na tej kopule jest taki czarny, olbrzymi orzeł, który się wznosi. Tak, ja pamiętam taki wypadek mój. Myśmy polecieli, ja byłem wtedy w dywizjonie myśliwskim. No i, ale, a ten Wilson, no to on był dowódcą całego lotniska i on był air marshal, tak. No, a chciał się przekonać, jak Polacy oczywiście zachowuje się w powietrzu. I bez powiadomienia pilotów wystartował sam, żeby zbadać, że to te fotografie, co pokazują, że to Polacy nadrabiają, tak. No i, ale wleciał spod słońca, a spod słońca akurat trzy Messerschmitty go zaatakowały. On nawet nie zauważył, ale jeden z kolegów oczywiście zauważył i krzyknął na swojego po prawym skrzydle. Słuchaj, taki nasz dowódca jest w powietrzu, uważaj, bo Messerschmitty go atakuje ze słońca. A Stasio Karubin wtedy, jak tylko zauważył, że rzeczywiście jest poza słońca, to od razu tym Spitfire'em wpadł w całą tą trójkę. Także każdy z nich musiał zrobić unik. I wtedy rozpoczęła się walka. I ten Wilson oczywiście przekonał się wtedy, jak Polacy walczą. I jak było sprawozdanie u Churchilla, to jeden ten Anglik powiedział, jak Polacy walczą, to powiedział, że jeden Polak to wart jest, mówi, czterech Francuzów. A ten Wilson mówi do tego swojego kolegi, mówi, no you are wrong i tak dalej. One Pole is worth eight French pilots. Because w powietrzu, mówi, to oni albo w chmury uciekają, albo gdzieś nie wchodzą do walki, unikają walkę. Tak. No i wtedy
to propaganda tutaj zaistniała, bardzo dość silna, bo myśmy mieli te dywizjony myśliwskie, i, no i od, ale on jeszcze widział, jak dywizjony walczą, tak. I jak zobaczył właśnie, to mój ten Spitfire trochę był za wolny, tak. To zawołał mnie adiutant, żeby do dowódcy iść, i ten adiutant mówi: słuchaj, przykro mi bardzo, ale wiesz, ty jesteś za wolny w myśliwcach. Ja cię przeszlę na Wellingtonie, na bombowce dwusilnikowe. Tam, mówi, sobie możesz pogadać z załogą i możesz sobie lecieć i tak dalej. A do myśliwskiego dywizjonu jesteś za wolny. Jak będziesz taki wolny, to my cię sami zestrzelimy, tak, żeby się nie męczył, tak. No i potem przeszedłem już do tego dywizjonu bombowego na Wellingtonie, tak. To już cała załoga i tak dalej, to już tak miałem tego nawigatora, drugi pilot jako bombardier, potem radiooperator i dwóch tych airgunnerów. Jeden z tyłu w wieżyczce, a drugi z przodu. Także ten Wellington był bardzo dobrze uzbrojony. I tak, i zostałem wtedy przydzielony do 300 dywizjonu, aż do prawie, dobrze mi tam było, bo swoją robotę każdy robił i miało na wszystko trochę czasu, tak. I tak, i aż do zakończenia wojny byłem właśnie w 300 dywizjonie. 300 dywizjon to był dywizjon lekkiego bombardowania, i to był dywizjon bardzo dobry. Dywizjon, który zasługiwał na duże plusy, miał u Anglików i tak dalej. Także to są takie, wie pani, przelotne frazesy, tak. Ale to są fakty, to są, tego nie zmyśli, wie pani, tak. To jest, są tylko to, to przeżycia są nasze, tak. I te przeżycia, wie pani, to zawsze myśmy sobie opowiadali w mesie. Mesa to jest kasino. Oczywiście w kasynie, oczywiście, i przy łysce, i Kanada draje taka do rozcieńczania, to sobie zawsze wypiliśmy, i każdy swoje przyczyny opowiadał, jak walczył, co spotykało go. Także, ale ten Wilson wtedy, to on po raz pierwszy, jak ten mój kolega Karubin, jak wpadł pomiędzy tych trzech Messerschmittów, jak oni się rozlecieli, to wywiązała się walka. A walka była bardzo silna, bo Wilson był doświadczony pilot i tak dalej. Teraz Sasio Karubin już w Francji miał trzy te miraże, te niemieckie Messerschmitty już miał zestrzelone, tak. Także i Wilson potem przekonał się, że Polacy są warci więcej aniżeli Francuz, bo Francuzi to unikali. Bardzo rzadko, jak nieraz w powietrzu, jak byłem w myśliwskim dywizjonie, to Niemcy unikali wejść do walki, tak. Po prostu jak było założenie, że musi wejść, walka musi się rozpocząć, no to unik robili albo schodzili na dół, bo bali się przewagi albo nie chcieli stracić, a widzieli na polskich samolotach te szachownice, takie duże. Także od samego początku nasze samoloty
były wyposażone i wymalowane, mieli takie, ta szachownica to była taki kwadrat i podzielony teraz na małe kwadraty i ten kwadrat był biały, czerwony i potem biały, czerwony, tak. Także on był widoczny, także jak Niemcy zobaczyli, że jest szachownica na samolocie, no to już krzyczeli Spitfiren fliegen, już ostrzegali ich, się osiępali po Polaków, tak. Nawet sam Churchill, wie pani, to i po wojnie i w czasie wojny, to jak leciał na Środkowy Wschód, czyli na te, do Jałty, czy do Teheranu, to zawsze eskortę wybierał polski dywizjon. To zawsze to jego powiedział, że czy do Ameryki leciał, to zawsze zażądał od dowódcy tego lotniska Polaków, żeby go eskortowali, tak. A Wilson już sobie podzielił, jaki dystans może Spitfire założyć, wziąć. No to niektóre były uzupełniane w zapasowe zbiorniki, a niektóre były oczywiście, że Spitfire musiał lądować i uzupełnić. Tak. Te zapasowe zbiorniki to przeważnie się wyrzucało, one tak, bo on to był taki jak guma, ale to był nieprzemakalny taki, bo na Spitfire'ze to te zbiorniki paliwowe to były pokryte tym. Jak kula przeszła przez nich, to ta substancja tak szybko reagowała, że w tej benzynie ta dziura została natychmiast zalakowana. Tak. Także dużo straty nie było. Tak. To takie, wie pani, są błahe może rzeczy dla pani, ale pani z tego może coś wybrać, tak, dodać albo tak. Tak. Także pani może być dumna, bo tu Blackpool, ja prowadziłem klub Blackpool na Hornby Road. Hornby Road i on jest przebudowany z Hornby Road aż do Palatine, czyli przez te dwa podwórka to jest cały budynek i mieliśmy 1600 Anglików, członków, ale ci członkowie to nie byli tam zwykły taki Anglik, tylko zawsze jeden z naszych kolegów, który był sekretarzem, to zawsze mówił, że my was ciebie powiadomimy, bo myśmy zawsze wybierali takich ludzi inteligentnych, tak, doktorzy, adwokaci i tak dalej. Także, a poza tym, że dużo było tak samo małżeństw z Angielkami, które były sekretarkami, które w biurach pracowały, które w RAF-ie pracowały i tak dalej. Także te nasze połączenia związane z lotnictwem były bardzo bogate, naprawdę. Tak. Tak, także możemy się, wie pani, cieszyć. Cieszyć się tak samo, że w Blackpool na promenadzie taką cała promenada jest fotografia, jak stoimy, jak jest odprawa, bo zawsze rano, jak ci co dywizjoni, które były w powietrzu, no to one w powietrzu, potem dostawali te wiadomości, co było na rozkazie, tak, ale normalnie to wszyscy stawali na promenadzie, żeby wysłuchać, jaki raport na następny dzień jest, jaki dywizjon leci gdzieś, jaki dywizjon leci, czy myśliwski, gdzie leci i tak dalej. Tak, także było masa takich opowiadań kolegów jednym do drugiego, a zwłaszcza w mesie. Także naprawdę było przyjemnie, bo to było nasze życie, wie pani. Ja tu przyjechałem do Anglii,
to w 40 dopiero drugim roku, ta, ze Środkowego Wschodu. Byłem w Iraku, w Iranie i w Palestynie. Także to wie pani, można na ten temat rozmawiać dużo. Wie pani, to te szczegóły to człowiek nie pamięta tego, to tylko tyle, bo to, ile tych takich różnych spotkań naszych kolegów i każdy, to myśmy byli młodzi, co ja, jak przyjechałem do Anglicy, miałem w 42 roku, to ja byłem wtedy kwiatem, tak, kwiat i z doświadczeniem już oczywiście jako pilot, tak. Tak, ale i człowiek nie zwracał uwagi na to, że jutro zginie, że to chodziło o tym, o walkę z wrogiem. Tak. I ta walka zawsze to była na naszym takim bodźcem, żeby po Niemców oczywiście upokorzyć. Tak. Wie pani, w czasie wojny to myśmy się interesowali każdym dniem, co się dzieje w kraju, co się dzieje na wojnie, co się dzieje w dyplomacji. To każdy z nas to tak znał to wszystko jak pacierz. Tak? I myśmy byli dumni, że jeżeli armia podziemna powstała i tak dalej, i jak pomoc dla niej, to mój kolega był na każdym locie z Brindisi, z Włoch, na każdym locie, na Liberatorze był w Polsce, nad Polską, rzucał medykamenty, pieniądze, w ogóle, nie tylko nad Polską, ale na Jugosławią, nad Włochami, nad Bułgarią. I tak miał szczęście, że powracał z tych oczywiście tych tur i tak dalej. I ostatnio właściwie on, ostatni, który wylądował niedaleko, oczywiście Brindisi, bo tam była baza polska, i ten Liberator prawie że metr byłby się zwalił do morza. Tak. No i jak zmarł, on jest pochowany na naszej działce, Ruman Tadeusz. Tak. I ja i władze nasze chciały, żeby on był pochowany w Polsce, w Łazienkach, w Alei Zasłużonych, bo tam jest aleja dla zasłużonych jeszcze za czasu powstania pod Maciejowicami jeszcze, tak, i tam, ale na trudności miałem, bo ja to wszystko prowadziłem, cały ten pogrzeb i tak dalej, chciałem, żeby był pochowany na Polsce, ze względu na to, że w Alei Zasłużonych to te nagrobki są tak jak rano oświetlone i chciałem bardzo. I początkowo miałem trudności od jego syna, jednego i drugiego, ale potem już ich ugadałem, tak? No ale potem złączyły się jego żony i ich dzieci, że nie, on będzie pochowany tu w Blackpool. I te zwłoki sprowadziliśmy oczywiście do Polski, ale miał w Polsce ten taki military, oczywiście pogrzeb odprowadzony z orkiestrą w ogóle i tak dalej. Ale pochowany, jak pani zobaczy, jest na naszej działce, Ruman Tadeusz. Ta. To 3 lata temu będzie. Ta. I te artykuły, które pisałem, to napisałem i w Polsce, i tutaj były bardzo obszerne, i fotografie i tak dalej. Ale wie pani, po 3 latach to już, ale szkoda wielka, że on nie jest pochowany w Alejach Zasłużonych. Bo tam, wie pani, miliony ludzi przechodzi i to Aleje Zasłużonych oglądają. Tak. I mówię do tego Mirka, a zwłaszcza do jego żony, słuchaj, mówię, mama,
jest tutaj w Anglii urodzona i jest oczywiście zadowolona, że jest pochowana w kraju. A Tadeusz cały czas walczył o Polskę i na każdym locie z Brindisi, na każdym zrzucie do Polski tych kontajnerów i tak dalej, no to on dokonywał tak, to wie pani, to dużo można opowiadać na ten temat. Tutaj cały Blackpool to był rządzony przez Polskę, tak? Bo tutaj cywile w ogóle, to wszystko, to każdy był. I myśmy byli dumni, tak? Ale ten nasz klub, tak, wtedy pamiętam, mieliśmy chór 33 osoby, to potężni, i dawaliśmy koncerty na całą tu północną Anglię, tak. No tak to jest, tak to jest. Po wojnie, proszę panie, po wojnie jeszcze byłem w RAF-ie, byłem prawie 2 lata, ale przez 6 miesięcy dla lotników angielskich wykładałem astronawigację. Gdzie w lotnictwie astronawigacja nie była znana. Dopiero ja z naszego dywizjonu i z naszego lotnictwa byłem wysłany do Kanady na 6 miesięcy. I tam nas profesorowie uczyli astronawigacji. I taki zbieg okoliczności, że ten profesor astronawigacji to był Niemiec, tak. Tak, ale on z nami więcej czasu spędzał, aniżeli z kim innym, z Francuzami, albo z Niemcami, czy Holendrami. Zawsze, jak śpiewaliśmy polskie piosenki, to on zawsze do nas przychodził. Ale on tam urodzony i tak dalej, to już taki właśnie był więcej dla Zachodu, aniżeli dla Niemców, albo dla Rosjanów. Tak. Yeah.